drogi Jahusiua Hamasija, ja przyjmuję teraz Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Ty jesteś Bogiem, którego kocham. Wierzę, że zapłaciłeś cenę za moje grzechy na Kalwarii. Ty umarłeś i trzeciego dnia zmartwychwstałeś. Proszę Cię, abyś wstąpił do mego serca, przebaczył mi moje grzechy i oczyścił mnie z wszelkiej nieprawości. Żałuję, że zgrzeszyłem i odwracam się od tych grzechów. Dziękuję Ci, że napełniasz mnie Twoim Duchem Świętym i dajesz mi pragnienie służenia Tobie po wszystkie dni mego życia. Chcę, abyś żył we mnie dla Twojej chwały. Dziękuję Ci, że dajesz mi pragnienie czytania Twojej Biblii. Daj mi mądrość, abym mógł ją zrozumieć. Dziękuję Ci, że mnie miłujesz i zbawiasz moją duszę, sprawiając, że moja wiara wzrasta, przez co będę mógł być z Tobą pewnego dnia w niebie. Wypełnij mnie teraz Twoim świętym duchem i wybaw mnie od złego. Modlę się o to w Twoim imieniu, Jahusiua Hamasija. Pomóż mi pamiętać, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Boga Jahwe i że Ty przyszedłeś, aby zbawić nas, grzeszników. Dlatego jesteś nazywany naszym Zbawicielem. Amen. Przeczytaj tą modlitwę, a potem przeczytaj ją ponownie. Tym razem nie rozumiem, lecz całym sercem. Wierz i pamiętaj, że Jahusiua jest nie tylko Bogiem, ale i Twoim najlepszym przyjacielem. Tak bardzo Mu na Tobie zależy. On miłuje Ciebie tak bardzo, takim jakim jesteś. On nienawidzi grzechu, ale miłuje Ciebie, grzesznika. Jahusiua zapłacił tą cenę za Twoje grzechy. I teraz nie musisz się czuć już więcej winnym lub potępionym. Wyznaj swoje grzechy, Jahusiua. Nazwij je i powiedz, że jest Ci przykro. I poproś, aby On Ci wybaczył wszystkie Twoje grzechy z przeszłości i z teraźniejszości. Grzechem jest wszystko, co zrobiłeś lub robisz, a co sprawia niezadowolenie świętego Jahwe. Nikt nie jest doskonały.
pamiętaj o tym. Ucz się prowadzić święte życie i słuchać wszystkich 10 przykazań Bożych z Biblii Świętej poprzez moc imienia Jahuszua Hamasija i Jego krew. Apokalipsa, rozdział 12, wiersz 11. Jest niemożliwe, abyś prowadził święte życie bez mocy krwi i imienia Jahuszua i namaszczenia Ducha Świętego. Czytaj Nowy Testament i poznawaj, kim jest Jahuszua. Ewangelii apostoła Jana, rozdział 3, wiersz 16. Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 10, wiersz 32. Jest napisane, że do każdego, kto wyzna przed ludźmi, że Jahuszua jest jego Panem i Zbawicielem, Jahuszua przyzna się przed Ojcem Świętym Jahwe w niebie. On zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca Jahwe w niebie. Poznawaj Jahuszua. Przeczytaj Ewangelia świętego Jana, rozdział 17, wiersz 3. Życie wieczne oznacza, aby poznać Boga i Jahuszua. To się teraz zaczyna. Nie wstydź się Jahuszua. On nie wstydzi się Ciebie. Powiedz komuś, że przyjąłeś Jahuszua z Kalwarii i Nazaretu tego dnia. Wszyscy aniołowie w niebie cieszą się. Pozwól nam cieszyć się z Tobą. Jeśli potrzebujesz pastora, my mamy więcej niż jednego. Witaj w rodzinie Jahuszua. My chcemy spotkać Ciebie w niebie, jeśli nie wcześniej, tutaj na ziemi. Skontaktuj się z nami i powiedz nam o darze życia wiecznego, który właśnie otrzymałeś, który właśnie otrzymałaś od naszego drogocennego Jahuszua, naszego Mesjasza. Zwyciężył noc, zwyciężył.